Dzisiejszy materiał poświęcę przewozom towarów niebezpiecznych. W potocznym języku kierowców używa się sformułowania ADR-y, czyli gdy ładujemy bądź rozładowujemy materiały niebezpieczne, to kierowcy sobie mówią, że będziemy ładować bądź rozładowywać ADR-y. A konkretna nazwa ADR stosuje się do umowy międzynarodowej dotyczącej przewozów materiałów niebezpiecznych. Umowę tą stosuje się w całej Europie, także w Rosji i krajach byłego Związku Radzieckiego, a także dwóch krajów w krajach Afryki. Może najpierw spróbuję szybko określić, w jaki sposób możemy przewozić materiały niebezpieczne. Bardzo często stosowaną metodą przewozu materiałów niebezpiecznych jest sztuki przesyłki, czyli towar niebezpieczny jest zapakowany na przykład w karnistry 20-litrowe albo w jakichś kartonach się znajduje towar niebezpieczny, albo w beczkach. To są sztuki przesyłki, które normalnie można załadować na naczepę zwykłą z plandeką. Można przewozić też materiały niebezpieczne w cysternie, czyli taka naczepa przypominająca beczkę, a także można przewozić materiały niebezpieczne luzem w kontenerach. Jednak żeby można było przewozić materiały niebezpieczne, to pojazd musi mieć odpowiednie wyposażenie i kierowca musi przejść specjalistyczny kurs i również powinien posiadać wyposażenie indywidualne. Wyposażeniem pojazdu jest m.in. właśnie taka tablica pomarańczowa z przodu, którą się umieszcza z przodu. Gdy widzimy taką tablicę barwy pomarańczowej z przodu ciężarówki, to znaczy, że wiezie ona właśnie materiał niebezpieczny. Oprócz tego ciężarówki przewożące niektóre materiały niebezpieczne, na przykład w cysternach, muszą posiadać odpowiednie dopuszczenie do ruchu. Jest to tak zwany czerwony pasek, czyli taki dokument potwierdzający przejście dodatkowych badań technicznych. To jest taka kartka przekreślona takim czerwonym paskiem. Także to dodatkowo pojazd powinien posiadać w przypadku wożenia materiałów niebezpiecznych, na przykład właśnie w cysternach. Oprócz tego stosuje się jeszcze różne inne pozwolenia i dopuszczenia do ruchu w przypadku przewożenia poszczególnych materiałów niebezpiecznych, ale to już jest indywidualne przypadki. Oprócz wyposażenia pojazdu również, tak jak wcześniej wspomniałem, kierowca musi posiadać wyposażenie indywidualne i zaraz sobie go oglądniemy. Jak wcześniej mówiłem, oprócz wyposażenia pojazdu również kierowca powinien mieć indywidualne wyposażenie, gdy chce przewozić materiał niebezpieczny. To jeszcze może dokończę. Oprócz tablic pomarańczowych ciężarówka powinna posiadać gaśnicę. Przepisy mówią, że w przypadku przewożenia materiałów niebezpiecznych w pojeździe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony muszą być dwie gaśnice, gdzie jedna musi mieć przynajmniej 6 kg środka gaśniczego. No i oczywiście musi być ważna. To jest z pierwszego kwartału 2013 roku, druga też. To są nowe gaśnice, więc jest ok. Następnie klin pod kołem. Przepisy mówią, że w przypadku zespołu pojazdów muszą być dwa kliny. Ja tu mam jeden, bo mam odpiętą naczepę. Gdy zapnę naczepę, na naczepie mam kolejne dwa kliny. Stojące znaki ostrzegawcze. To są akurat trójkąty, mogą być pachołki, mogą być też stojące lampy
błyskowy. Dwa. Dobra. Teraz wyposażenie kierowcy. To może jeszcze najpierw dokumentacja. Oprócz wyposażenia pojazdu kierowca musi odbyć najpierw kurs do przewozu materiałów niebezpiecznych, a także posiadać powinien takie instrukcje pisemne. To są takie cztery strony, gdzie są wyszczególnione wszystkie klasy materiałów niebezpiecznych, jak się je oznacza, nalepki, jakie wywołują zagrożenia i wskazówki, co trzeba robić w przypadku zaistnienia zagrożenia. Kiedyś przepisy były inne. Kierowca, gdy ładował materiały niebezpieczne, dostawał od nadawcy instrukcję w zrozumiałym dla siebie języku, a także w zrozumiałym języku krajów, przez które przejeżdżał. Instrukcje pisemne. Bardzo istotne jest, w szczególności w Niemczech wymagane, aby podczas przewozu materiałów niebezpiecznych instrukcje pisemne były w zasięgu dłoni kierowcy. Także niespełnienie tego warunku grozi mandatem. Inspekcja transportu drogowego niemiecka, tak zwane BAG, słynie z dokładności tych kontroli i oni doskonale wiedzą, że przykładowo ciężarówka ciągnąca materiał niebezpieczny w płynie, czyli w cysternie, przeważnie ma komplet wyposażenia. Dlatego, że gdy przyjeżdża na załadunek taka cysterna, nadawca bardzo często sprawdza przed załadowaniem cysterny, sprawdza, czy pojazd i kierowca ma całe wyposażenie. I w przypadku, gdy nie posiada wyposażenia, nie dochodzi do załadunku. Inspekcja transportu drogowego doskonale o tym wie, dlatego najczęściej kontrolują właśnie jednostki przewożące materiały niebezpieczne w sztukach przesyłki. Czyli najczęściej wybierają te pojazdy, które mają tablicę barwy pomarańczowej z tyłu i z przodu i ciągną naczepę zwykłą, czyli naczepę plandekę. Bardzo często pojazdy te mają niekompletne wyposażenie i kierowcy mają niekompletne wyposażenie. Dlatego właśnie dochodzi do częstych kontroli. To jest skrzynka ADR, czyli indywidualne wyposażenie każdego kierowcy. Jeśli kierowców jest dwóch, muszą być dwa. To jest kombinezon PVC, nie jest wymaganym wyposażeniem skrzynki ADR, ale jest. Łopata. Przepisy nie mówią, jaka powinna być łopata, jednak niektóre firmy wymagają łopaty plastikowej, nieiskrzącej, niektóre zaś firmy wymagają łopaty metalowej. I jednak chyba najoptymalniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie łopaty plastikowej. Kamizelka musi mieć znaczek CE. Znaczek CE. No, możemy trafić po prostu kiedyś na gościa, który zwróci na to uwagę i nie uzna, gdy znaczku CE nie będzie. Maska ucieczkowa. Tu jest najistotniejsza, aby pochłaniacz miał jeszcze ważność. Ten jest ważny do kwietnia 2014 roku, więc jest ok. Latarka. Przy przewozie niektórych materiałów niebezpiecznych wymagana jest latarka, która się nie rozgrzewa powyżej 60 stopni. Ta akurat jest LED-owa, więc na pewno się nie będzie rozgrzewać. Ochrona oczu, czyli okulary ochronne bądź jakieś tam gogle. Płyn do płukania oczu. To jest akurat pojemniczek, sam pojemniczek. Tu jest taki aplikator. Tu się wlewa wodę, przykłada się do oka i się płucze. Jednak przed przewozem, przed przystąpieniem do przewozu materiałów niebezpiecznych powinno się ten pojemniczek napełnić wodą. W przypadku, gdy tego nie zrobimy i dojdzie do kontroli drogowej,
to inspektor transportu drogowego uzna to jako brak wyposażenia. Z czysto racjonalnego powodu, gdy już dojdzie do zaproszenia oczu jakimś tam materiałem niebezpiecznym bądź zachlapania oczu, no trudno jest wtedy szukać kranu z wodą i napełniać pojemniczek, gdy mamy zachlapane oczy, więc z czysto racjonalnego powodu mają rację. Więc powinien być przed przystąpieniem do przewozu napełniony ten pojemnik. To jest dodatkowa różka do łopaty. Rękawice. No, mam akurat dwie pary rękawic. Przepisy też nie mówią, jakie rękawice powinny być, jednak to każdy tam szef czy ktoś zajmujący się w firmie wyposażeniem kierowców w te niezbędne środki powinien wiedzieć, jakie przewożą najczęściej materiały niebezpieczne. Przykładowo kierowca wożący materiały niebezpieczne w cysternie powinien mieć rękawice, które po prostu nie przeciekają, są szczelne. Zaś kierowca, który przewozi materiały niebezpieczne w formie gazów, powinien mieć rękawice termoizolacyjne, ponieważ gaz rozprężając się wydziela niskie temperatury i może dojść do rozmrożenia. Druga kamizelka, a tu jest ochrona przewodów kanalizacyjnych. To jest akurat mata magnetyczna, którą się rozkłada. Kładzie się na metalowej studzience. Przylega do metalowej studzienki. Jednak niezbyt praktyczne rozwiązanie, bo bardzo często studzienki są zagłębione. Po prostu nie będzie to spełniać swojej roli. Bardzo często stosuje się takie węże napełnione środkiem absorpcyjnym, który wchłania ewentualne podcieki. Odkłada się nim otwór wentylacyjny wokoło i stanowi to właśnie ochronę. Ostatnim składnikiem wyposażenia jest pojemnik na nieczystości. Pojemnika, jak widać, nie mam, ale przepisy dopuszczają zastosowanie skrzynki, w której załadowane są materiały niebezpieczne, jako właśnie pojemnika na nieczystości. Także to jest pojemnik. Dobra. Jeszcze może odnośnie oznakowań pojazdu. Gdy kierowca załaduje materiały niebezpieczne i przykładowo nie wie, jak oznaczyć materiały niebezpieczne, nie wie, do czego się zastosować, w każdej firmie przewożącej materiały niebezpieczne powinien pracować doradca DGSA. To jest taka osoba, która musi wcześniej ukończyć kurs specjalistyczny i osoba ta powinna kierowcy pomóc, w jaki sposób oznaczyć ciężarówkę, jak się zachowywać, jakie materiały niebezpieczne przewozi i czy musi oznaczyć jednostkę, ciężarówkę tablicami barwy pomarańczowej, czy nie musi, ponieważ przy przewozie materiałów niebezpiecznych stosuje się też wyłączenia spod przepisów ADR. To są tak zwane wyłączenia 1, 1 czy 6, które pozwalają na nieotwieranie tablic pomarańczowych i nieposiadania niektórych składników wyposażenia ADR. Także może się zdarzyć przykładowo sytuacja, że załadujemy materiały niebezpieczne w bardzo małych ilościach albo załadujemy je w opakowaniach, które spowodują, że nie będą stanowić zagrożenia dużego, więc wtedy właśnie można zastosować wyłączenia, tylko jednak trzeba wiedzieć, kiedy możemy jechać z otwartymi tablicami, a kiedy możemy jechać z zamkniętymi, czyli nie stosować się do przepisów ADR. No co? To chyba byłoby na tyle. Dzięki za uwagę.